Witam, z tej strony Drops, w kolejnym odcinku zrobimy w Gothic 2 Noc Kruga. I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki luźniejszy odcinek. Pójdziemy sobie zabić czarnego trolla, tak na luziku sobie zabijemy takie monstrum. Upolna bestia, tej tutaj nie widziałem, no chodź. Chodź tu, upolna bestia. Dobra. No i przy okazji pomordujemy. Właśnie to jest fajne w Gothicu, że ja sobie tu mogę biegać i pomordowywać wszystko. Teraz przynajmniej. Przynajmniej. Początki gry są najtrudniejsze. Teraz to ja już mam taki fan już z tej gry, taki wiecie. O, hop. No, jeszcze jak mi siada coś, o, na hita, o, ciach, ciach, no właśnie mi nie siada. I tracę strasznie dużo życia. A ja cię kręcę. To mi się już nie podoba. No, teraz było dobrze. I właśnie, teraz sobie przypomnę. O, kamienna tabliczka, dobra. Teraz właśnie muszę zapamiętywać, skąd mam te tabliczki, bo sobie właśnie ściągnąłem taką fajną mapkę, gdzie mi się pokazują, gdzie są wszystkie i sobie odznaczam, skąd już mam, tak jakby. I teraz tak, skrzyneczkę, zebrałem tam tą skrzyneczkę i właśnie jak byłem tam w tych jaskiniach za piramidkami, były te pełzacze, o których wam opowiadałem, to właśnie tam były skrzyneczki, ale takie koksiarskie, tu mam za 1000 z klejnotami, tu mam teraz, tu zebrałem jedną za 750 i ta też jest za 750, to jest naprawdę kupa kasiory. Nawet jak jestem i tak już milionerem i wiecie, i w sumie, no nic mi z tego, ale to jest dużo, no tak jakby ktoś nie był tym czeladnikiem, to jest, to i tak idzie łatwo zdobywać pieniądze. Patrzcie, ile mam tych skórzanych mieszków. Tutaj te skrzynki. I jeszcze mam skórę, jakbym był u Bospera. Tutaj mam 460. Tu już mam 1000. Tutaj mam kolejną kasiorę. Tutaj to. Czarny troll. To jest kolejny 500. Nawet 1000 może, jakby, jak się to dobrze zrobi. No i jest kasa, no. Niby ja już dużo wydałem na tą książkę, ale tą książkę mogę kupić równie dobrze później, jak już mam więcej kasy. Jedynie problem jest taki, że jako najemnik później... jako najemnik jest ciężko, ponieważ później się zostaje łowcą smoków. Niczego tu nie znajdę. I potrzeba strasznie dużo kasy na uzbrojenie dla takiego łowcy, więc to jest właśnie tu, że taki najemnik potrzeba dużo pieniędzy, więc ciężko jest. Dobra, ja tutaj będę raczej zabijał wszystko, nie będę tak przebiegał przez to wszystko, no bo jeszcze... No bo w sumie nawet bym wbił 12 level już wkrótce, bo tutaj czarny troll to jest chyba 1000 doświadczenia. Tutaj jeszcze pochodzę trochę, pozabijam. I jeszcze tutaj właśnie zacznę sobie już właśnie tutaj spotkam tego myśliwego, co mnie nauczy zdejmować płytki z pełzaczy. Dobra, tutaj po jednym jaszczurze wyciągnę, bo z dwoma sobie już nie dam rady. Okej. I tak jakby zacznę już sobie robić te takie moje zadania, żeby zrobić sobie tą zbroję. Bo ona jest naprawdę fajna i będzie mi służyć naprawdę przez cały drugi rozdział. I on przez to, że jest dodatek, że akcja z dodatku dzieje się tak jakby w drugim rozdziale. No to po prostu ja cię kręcę, giń! No to właśnie ta zbroja będzie mi strasznie długo służyć. Może, czy nie, bo tam jest jeszcze taka akcja, że... Ujujuj. Że i tak nie będę mógł mieć tej zbroi założonej przez pewien okres, ale i tak powiedzmy, że ta zbroja mi się przyda. Niby nie chce mi się trochę iść do tej górniczej doliny, no ale przejdę się... I po prostu sobie to zrobię. No, jeszcze trochę, no. No, ja cię muszę się podleczyć, bo normalnie... Ale fajnie go tak odrzuciło do tyłu, tak. I już. Dobra, podleczę się, bo... Tabliczka. Walki problemem dwuręczną. Aha, spoko. No, jemy mięso kopacza. Chrup. Dobra, wystarczy na razie. Na razie, więc idziemy dalej. Tutaj pewnie tu będzie dużo topielcy. Jeszcze są tam gdzieś jakieś poboczne jaskinie, to ja sobie tam też poszperam. Coś może coś znajdę ciekawego. Po ekspie. No, bo takie ekspienie po prostu to... No, raz wam to pokazałem i no nawet była tam jakaś oglądalność, ale... Ale wiecie. Ja normalnie tak mi się ta gra teraz podoba, że ja po prostu już nagrywam tak... Wiecie, najwięcej, jak tylko się da. Już po prostu internet nie daje rady wysyłać tego wszystkiego, bo ja chcę już, szybko. I dlatego takie ekspienie sobie będę robił sam, no bo to wiadomo, to mi odciąża tak jakby ten przepływ wysyłania tego i mogę sobie pozwolić na więcej grania.
A teraz jeszcze się ferie zbliżają, no to już w ogóle. Przynajmniej ja będę miał ferie, bo nie wiem jak u was. Kolejne krwiopice, no chodźcie tutaj, no co tam. Później kiedyś tam pójdę tą ścieżką też. A, giń. Ja nie mogę, czasem tak fajnie. O, pięknie. O, jeszcze tutaj jeden. Ale właśnie z krwiopicami jest taki przypał, że one tak latają niby wyżej i są problemy ze zdjęciem takiego krwiopijcy. Dobra, tu wkrótce mamy jaskinię. Tam właśnie się wybiorę swego czasu. Tam właśnie też nie wiem, czy nie ma pełzaczy. Jest to pielec. Chcesz walczyć ze mną? Dobra, chyba nie chcę. O, tu są dwa, momencik. Takiej akcji nie zrobię, żeby były dwa na mnie jednego, bo to nie dam rady. No nie, zauważył mnie tamten z lewej, bo już go słyszałem. Dobra, odpuścił. No, dajesz go krytycznymi. Jać, nic, pięknie. Dobra, idziemy dalej. Tamtego sobie jeszcze zabiję w swoim czasie. Chodź tu. Nie ma. Pięknie, to jest to. Tu będzie jeszcze jeden i potem zapolujemy sobie na zębacze. Na zębacze. Chodź tu. O, zdrowia, rośliny uzdrawiające. Super, o, ten mnie nawet nie zranił. Później sobie to muszę wszystko pozbierać. W krzaczorkach nic nie ma. Dobra. No i mamy naszego myśliwego. Grimbald. Siemano. Hey. Wygląda jak kawaler, nie? Czekasz tu na kogoś? Już nie. Przecież przyszedłeś, prawda? O co chodzi? Dlaczego czekałeś na mnie? Wyglądasz na silnego. Przyda mi się pomoc kogoś takiego jak ty. Aha. Co chcę? Chcę zapolować na zębę. No i to już taka informacja nam już wystarczy. Idziemy. On jest na tyle mocny, że on ich z łuku będzie brał na hita, więc... Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Tyle na ten temat. Więc to nawet nie ma co się... No. Tyle na ten jakoś temat. To poszło. Niczego tu nie znajdę. Hej, ty! No i okej, on już mnie może nauczyć polować, ale to za chwilę. Teraz muszę się przygotować do walki z czarnym trolem, który jest już tuż przed nami. Będzie ciężko, to jest naprawdę potężne bydle i... On jest chyba najsilniejszy w grze nawet. I no ciężko, ciężko. Dobra, tu jeszcze sobie dobijemy grzybkiem. Ciemnym grzybkiem, zapiszę grę, tutaj zapiszę na takim pobocznym, tam widzieliście pewnie screen z Górniczej Doliny, bo tak sobie testowałem, czy dam radę przejść po prostu do tego myśliwego. I tak, tutaj u niego są fajne skarby nawet. Nic w sumie dla, znaczy no coś tam, będzie ten słoneczny aloes, jego nawet da się zebrać, o, on jest tam z prawej strony, wygląda jak smoczy korzeń. Dobra, i teraz chodźmy do trolla. Trochę dużawe, nie? Ale wydaje mi się, że trolle w Gothic 1 były większe niż ten tutaj czarny troll. Cofniemy się, cofnijmy się. O, dobra. Kurde, co on się tak beznadziejnie ustawił? Cofaj, cofaj, cofaj. Dobrze. Klepiemy go. Ho, ho, ho. Tak jest, chodź tu, brzydalu. I dalej, i raz, i dwa. Ha, ciach, 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 ciach. I tak go trzeba bić, bo tutaj właśnie dobrze się z nim walczy, ponieważ jest ta skała i on jest za duży, nic mi nie zrobi przez skałę, bo jestem malutki i po prostu, no. Przy okazji możemy sobie ładnie oglądać, jaki on tu jest potężny, czarny, szary, ma potężne kły, śmierdzi mu z buzi, ma zielone oczy i w ogóle wszystko. O, ja cię kręcę, dopiero połowa życia, ale dajemy radę, dajemy radę. Trochę mi się miecz tu blokuje na tej skale, ale spokojnie. Miecz mi się blokuje minimalnie i ciągle go bije, a jego dłoń jest cały czas blokowana i nic mi nie zrobi. Ale nie, to jest po prostu unikat, jeśli chodzi o tego typu stwora. W Gothicu Trójce jest trochę więcej tych czarnych troli, ale tutaj na tej wyspie to jest po prostu unikat, którego wkrótce już nie będzie. I w ogóle trolle w Gothicu Trójce się troszkę zmienią tak, że po prostu to już nie będzie to samo. W ogóle Gothic 3 to już nie jest trochę to samo, ale no, dobra gra nawet. Ja tam do niej nic nie miałem.
Ale nie było już tego klimatu w sumie. Ale fabularnie nie było najgorzej. Przynajmniej śledzie taki główny wątek, bo to no, niby taki prosty, ale... Ale nawet fajnie zrobiony. A i... 1000 doświadczenia. Uff, mamy skórę czarnego trolla. Tutaj teraz muszę... Tak, słoneczny aloes dla Sagity. To to mamy. Tutaj mamy kamienną tabliczkę. Kamienną tabliczkę. I co mamy tutaj dalej? Jakieś łupy. Miksturka. Katowski topór. Właśnie fajna sprawa. Szczaw królewski też się przyda. I pierścień. Pierścień dość słaby chyba. To jest chyba ta ochrona przed strzałami. To mi nie jest potrzebne. Co tam jeszcze? Katowski topór. Fajny toporek. I jednoręczny. Ale potrzeba strasznie dużo siły, więc... Ja sobie to na razie odpuszczę, bo wolę sobie inwestować w naukę broni jednoręcznej. Dobra, tu mamy, brakuje mi jeszcze 3000 do kolejnego poziomu i to nie jest dużo. Powinienem to raz, dwa zdobyć. Okej, i idziemy do Grimbald. No da nam 100 doświadczenia za to. Czarny tr... No i nauczmy się polować. I tutaj pisze usuwanie płyty pancerza zębacza. Chodzi o pełzacza. Tu jest źle napisane u tego właśnie myśliwego, ale chodzi o pełzacza, więc uczymy się. Pancerz pełzacza. Pełzacza, no właśnie. I straciliśmy 3 punkty nauki, ale za to mamy teraz już... Możemy to usuwać i sklecę sobie zbroję. O, tutaj jest jeszcze jedna kamienna tabliczka. Dobrze, że ją zauważyłem. Więc zgarniamy ją. Okej, zapiszmy. No, z trollem nawet dobrze mi poszło, bo z początku może wam to nie wychodzić z tą skałą, bo ja to też sobie próbowałem wcześniej. I po prostu jakoś ten... Jak się jesteśmy za bardzo wysunięci do przodu, za bardzo chcemy jakoś go szybko. To jest właśnie jakiś taki... Dobra. Jak chcę, trzeba go bić na boki, bo jak idziemy to... Jak ja już mam tak wyszkoloną broń... O, ja się przesuwam do przodu przez to i za bardzo się wysuwam. No i po prostu wiecie. No i za blisko jestem, no i on mnie już może uderzyć i jeden cios jemu wystarcza. Tam widzimy już pewnie w oddali kryptę. Właśnie to jest głupie, że ja widzę, że tam, że jest dziura i jaskinia, a ona jest zasłonięta tym. Ona jest zasłonięta krzaczorami, żeby jej nie było widać. Tak samo jest z portalem. To jest coś właśnie z ustawieniami graficznymi źle ustawione. Ja mam za daleki zasięg widzenia, tak jakby chyba. No i tutaj właśnie widzimy, jak podejdziemy, to jej teoretycznie nie widać. Tutaj zapiszmy jeszcze raz, bo tutaj są te pełzacze i... Ja niby daję radę, ale z pojedynczymi osobnikami nawet mnie nie zranią. Ale jak ich będzie więcej, to mogę mieć problemy. Okej. Lewo, prawo, no chodźmy w lewo. Zobaczmy. O, znajomy klimat, bo tutaj właśnie mamy te... Takie, wiecie, takie coś jak było w Gothicu 1, te takie czerwone. O, idzie. Nie, głupi chrzącz. Aj, dobra, i teraz już spokojnie, ciśniemy go. No, zwykły pełzacz. I za niego też dostaniemy płytkę. Dostaniemy jedną płytkę. A za wojowników dostaniemy dwie płytki. Ja potrzebuję łącznie 10. Więc, no. No, kolejny. No to chodź. Tutaj jak ogarnę całą tą jaskinię, to jeszcze będzie za mało. Tam, gdzie Dexter ma wieżę, jest kolejna jaskinia z pełzaczami. On tam ma taką kopalnię jakby i tam jest to właśnie. Więc tam już sobie dozbieram te płytki i nie będzie problemu. Dobra, tutaj mamy jakieś skarby, super. Przy okazji jeszcze ogarniemy sobie zdobycie kuszy Dragomira, bo on właśnie, ten słoneczny krąg jest gdzieś tutaj, w pobliżu i udamy się i odzyskamy mu dla niego tą kuszę. Jednakże nie oddamy mu jej, bo kusza jest naprawdę... O, idzie wojownik. O nie, fakt, dwa są. To moment. Jednego potrzebuję. I zatrzymamy sobie tą kuszę, bo... No bo ona będzie dobra i dopiero jak będziemy mogli zdobyć jakąś lepszą, to wtedy. Bo ona wymaga tyle samo siły, to ta co my mamy, ale jednakże zadaje dużo więcej obrażeń, więc jest najlepszą na tym etapie gry. Dobra. Mają takie animacje, co... O, fuck. No właśnie, z dwoma będzie problem. I...
jeszcze trochę. No, ja jednak jakoś dałem radę z dwoma. Masakra wam powiem. Ale nie, no jakoś w miarę ich utrzymywałem i nie jest źle. To już jest koniec tej jaskini, okej. Lekki mierzy dwuręczny, szczaw królewski, ho ho ho. Kamienna tablica. Pięknie się tutaj bogacę tymi tablicami, okej. Podleczę się. Podleczę się trochę. I tak. Grzyb, mięsko, mięsko najlepsze. I idziemy do kolejnych tutaj jaskiń, tam na dół. Nie wiem, czy tam chyba będą jeszcze jakieś pełzacze, nie jestem pewny, bo w sumie mamy już 6 płytek? 6 płytek chyba mamy i to jest naprawdę dobry wynik. Tak, naprawdę nieźle. 6 płytek, no to fajnie, 6 płytek. Nieźle, no trochę tutaj miałem problem z tym, że były 2, ale widzimy, nawet nie zadawali mi tak dużo obrażeń, ta zbroja jest naprawdę świetna, ta co ja mam. Jednakże chcę mieć lepszą, ja to zawsze tak chcę mieć, wszystko lepsze. Niby zmarnowałem 3 punkty nauki, ale coś mi się wydaje, że no to nie jest aż taka duża strata. A no cóż. No, jednak oszczędzam strasznie te punkty nauki, może zauważyliście. Ale tutaj taka dziwna, taka zwykła ziemia tu jest, a... Aha, bo tutaj jak się zostaje nowicjuszem, jak się chce zostać magiem ognia, to po prostu tutaj jest taka runa i ją trzeba, to jest taka próba nowicjuszy, więc tutaj się idzie. Okej, no to tu mamy te 6 płytek, potem jeszcze w kopalni Dextera się dorobi te płytki. I okej, w naszym odcinku pójdziemy sobie do Górniczej Doliny i zdobędę tą zbroję. Tu na pewno już to zrobię i zajmiemy się, i potem wrócimy już z powrotem właśnie do zabawy z dodatkiem w nocy kruka. Czyli tak, co ja tam będę mógł robić? Pozabijemy bandytów w Corinis. No z taką zbroją i już wtedy też będę miał wyższy poziom, no spokojnie. Więc się ładnie podszkolę, to spokojnie będę miał. Pałka bojowa, no proszę. To bandytów spokojnie rozwalę. Rozwalę Dextera, to na pewno też zrobię. Słaba ta pałka, jednak. Potem jeszcze co? Wstąpię do wodnego kręgu, tak. Bo rozwiążę w międzyczasie jeszcze tą sprawę z zaginionymi ludźmi. I poszukamy ornamentów, bo to też nam zlecił Nefarius. A jeszcze mamy te kamienne tablice, co? Aha, no tak, to jest taka misja. Ale kamienie teleportacyjne właśnie, to sobie szybko zrobię, bo to nie potrzeba dużo czasu. To tak gdzieś jeszcze, no to nawet zrobię w następnym odcinku chyba. No, bo wtedy będę podróżował tymi kamieniami. Tak, no chyba tak. Nie wiem. Zobacz. No, bo tam przeteleportuję się parę razy, zrobię cięcie, będę już pod Górniczą Doliną, no i sobie pójdziemy tam. Szczaw królewski? Nie, ziele lecznicze, no spoko. Tutaj idziemy właśnie po kuszę Dragomira. Tutaj możemy spotkać szkielety goblinów, ale no to już walczyłem z tym i z tym nie ma problemu. Potem pójdziemy do jeszcze jednej jaskini ze szkieletami, ukradniemy jeden z najlepszych mieczy w grze, ale dwuręczny. Właśnie to jest to, że jeśli chodzi o bronie dwuręczne, to jest łatwo zdobyć te najlepsze egzemplarze, te takie jedne z najlepszych. Bo wiadomo, to nie, znaczy to z broniami dwuręcznymi i w sumie z jednoręcznymi też tak jest. To są kwestie sporne, który jest najlepszy i to jest właśnie jeden z tych takich, wiecie. Tu widzę ścierwojady, ale wcześniej są gobliny. Gobliny muszą być. Kurde, nie widzę ich. To walczymy ze ścierwojadami? No chodźmy na ścierwojady najpierw. Tam widzę jeszcze krwiopijcę, ale goblinów ani śladu, ale one będą. Ich się nie da ominąć. Nie. O, już ich słyszę, idą. Gdzie oni w tych krzaczorach się chowają? Spokojnie. Jest, idzie. Kurde.
Jeszcze krwiopijca. Chodź tu. Nie ma krwiopijcy. Ale jest drugi szkielet goblin, tego jestem pewny. No właśnie. Pięknie, jego ładnie rozwaliłem. I idziemy. Krwiopijca, chcesz jeszcze walczyć? No to chodź. Chodźcie. A, pięknie, dobra. I teraz tak, tu mamy słoneczny krąg. Tu mamy gdzieś chyba aż... No, tu mamy pełno roślin leczniczych. Kusza Dragomira, mamy ją. Pięknie. No i jak widzimy, kusza 30, czy... A, 40 wymaga. No, to, ale to i tak się nam, no... W wyglądzie jest taka sama, a tutaj już mamy to wszystko to samo. Okej, no to właściwie tyle.